Siema widzowie, z tej strony Wixu, Pixu, Lemonixu, wasz ulubiony youtuber i dzisiaj, najlepszy w Polsce oczywiście, i dzisiaj pokażę wam jak rzucać filmy. Także tu macie parę moich filmów, no niestety Slendrynę miałem na dysku, więc już ją rzuciłem, ale pokażę wam dzisiaj jak rzucać filmy. Także na początku, jak jesteśmy na głównym panelu sterowania, znaczy no nie sterowania, tylko no wiecie, no na głównym tym, gdzie jest wszystko. Wasze filmy i tak dalej, to co widzą inni, nie? Prześlij film klikamy i tutaj już mamy panel sterowania, wszystko tutaj bla bla bla, świat Wixa, panel, playlisty, treści i tutaj bierzemy wybierz i odnajdujemy nasz, czyli akurat ten wideo i tutaj szukamy, który to był, tutaj Bad Ice Cream 2, proszę bardzo, klikamy. Trzeba dać najpierw miniaturę. W moim przypadku to będzie taka miniatura. Z bossem, jak z Leonem grałem. Dawno temu to nagrałem, ale jakoś tak. Użyj poprzednich danych. Uuu, to jest jakaś nowa rzecz. Dobra, tego wcześniej nie było. Playlisty. Myślę, że nie ma playlisty Bad Ice Cream, więc nie muszę. Jaki by to tytuł? Na pewno to damy. Tutaj możecie też zostawić oczywiście łapeczkę w górę za ten poradnik, żebyście wiedzieli. Zaraz wam dam jakieś porady. Jakiś chwytający tekst, nie wiem jaki. No na przykład największy boss. Największy boss. Proszę bardzo. Może być. I może dam tu coś jeszcze. Jakąś emotę. Nie wiem jaką mogę dać emotę. No nie wiem, niech będzie. Jest tu emotka lodów. Nie wiem, może być. Niech będzie. Wszystko mi jedno. Daj suba ziomek, oczywiście, ale to się też do was odnosi, nie? Playlisty nie ma. Tutaj ważna sprawa, mianowicie jeśli dacie tu rozwinę. Jeśli dacie przeznaczony dla dzieci, to nie będziecie mieć komentarzy i będą to mogli oglądać tylko młodsi. Więc, znaczy starsi też, ale nie będzie, no wiecie, jakby słabo tak ten z komentarzy. I nikt tego nie robi, także najpierw dajecie, to w ogóle na razie tego nie ma. Nieprzeznaczony dla dzieci. I tutaj jest opcja ograniczenia wyświetleń, czyli że nie będą wyświetlenia z osób powyżej 18 lat. A tutaj, że nie może każdy oglądać. Nie ograniczę wyświetleń filmu tylko do widzów powyżej 18 lat. Wiem, trochę to skomplikowane, ale no, musicie mi uwierzyć, że dobrze mówię. Co tu jeszcze? Tagi i inne rzeczy. Już, była chwilka przerwy. No tutaj klikacie oczywiście, jeśli macie jakąś reklamę. Ale ja akurat nie mam tutaj. Dajecie jakieś tagi. No nie wiem, na przykład. No i tutaj dajecie jakieś tagi. No ja akurat nie mam pomysłów. Później to wpiszę, bo teraz mi się nie chce pisać tagi na odcinku. Tutaj wybierzecie jaki język. Oświadczenia o ten. Czyli tutaj macie wszystko, możecie sobie zapauzować, przeczytać. Lokalizacja filmu, czyli którego była wrzucona. Ja oczywiście tego nie piszę, bo nie wiem po co mi to w ogóle, ale no wiecie. Standardowa licencja, proszę bardzo, i tutaj wybieracie jaka jest, blogi i tak dalej, gry. Jeśli macie gry, to musicie napisać jaką. Bad Ice Cream. Jest tu? A nie, bo napisałem gry dla dzieci. A Poki? Poki? No nie ma, patrzcie. No dobrze wpisałem, Bad Ice Cream, oddzielnie się pisze. Nie rozumiem. Dobra, no akurat nie ma tej gry, więc no niestety. Zwiększę rzetelność, to nie wiem, czy to w ogóle jakiś eksperyment, ja tego bym nie klikał. Nie klikam tego. Tutaj oczywiście potencjalne złe komentarze do sprawdzenia, ważne to jest, pokaż ilu widzów lubi ten film. No jak tam chcecie, możecie, nie możecie tak, ale myślę, że lepiej tak. Napisy. No nie wiem, możecie tu coś napisać, nie wiem, na przykład. Nie wiem. Miłego oglądania. Proszę bardzo. Możecie dać na jakieś, nie wiem, parę sekund. 3 sekundy, proszę bardzo. Możecie. O, tutaj tam. Końcowy. No nie wiem, też jakieś tam byle co, byle żeby było, nie? Nie musi być to jakieś mega co. No, tutaj są takie filmy. Dopasowany do widza. To jest tutaj. Jest konkretny film i najnowszy. Najnowszego nigdy nie klikam, ale dopasowany do widza, bo wtedy jeśli na przykład lubicie, nie wiem, FNAF-a, to wyskakuje wam FNAF-a film, nie? Tutaj dajemy
jakiekolwiek filmy ja daję, no chyba że chcecie coś konkretnego i ważne, żeby była parę sekund przerwa, żeby od jednego zdążyło przejść do drugiego bez znikania. Więc to też jest istotne, no chyba że robicie tak po prostu, że byle jak, gdziekolwiek w filmach, no to wtedy ok, ale mniejszy sukces przyniesie to. Tutaj nie wiem, co może być to. Proszę bardzo. Jak mówię, to jest losowe, ja tu daję losowo. Co tu mamy? Weryfikacja. Tutaj pisze, że jeśli film jest jakiś nieodpowiedni, czy ma jakieś prawa autorskie, to żeby tutaj było. I trzeba napisać, jaki utwór w prawach autorskich tutaj, w opisie. Ale akurat ja nie mam, więc spokojnie. I dajemy na publiczny. Ustaw jako premierę, no to można, ale jakby zaplanuj. O, ustaw jako premierę to od razu, a zaplanuj to jest kiedy? Tu akurat na kolejny dzień. No i jakby, no nie wiem, no. No jest git. Ustaw premierę. Nie ustawiam premiery. Premiery. Tu, publiczny. No i w sumie tyle. No, to tyle. Opublikuj. I to się tam wrzuca. Okej. Okay. Tu nie ma nic ciekawego. To się przesyła. Piszę wam nawet, ile zostało, czyli 5 minutek. No i tyle. No i nic więcej, żadnej więcej logiki. Także no, też możecie brać jak coś audio stąd. Czy to z jakichś innych programów, albo z YouTube'a, albo z ogólnie Google. Ale no, jak tam chcecie. Nie wiem, nie będę tego klikał, bo nie jestem pewien, czy tu nie ma praw autorskich. A nie chcę mi się potem tego stawiać. Ale no, w każdym razie. No to na dajcie łapkę w górę, suba. I proszę bardzo, to był krótki poradnik, jak 8-minutowy krótki poradnik, jak wrzucać filmy. Już nie jak nagrywać, tylko jak wrzucać filmy do YouTube'a. Dobra!